Okej, wygląda na to, że jesteśmy już na wszystkich kanałach. Jeszcze kilka sekund i możemy startować się z kolejnym dniem, trzecim już dniem S-Force Summit 2022. Dajcie mi chwilę, sprawdzę tylko technicznie, czy wszystko działa, ale wygląda na to, że jest okej. Witam Was bardzo serdecznie. Zaczynamy już trzeci dzień S-Force Summit 2022. Kto ma siły, kto ma energię? Mam nadzieję, że wszyscy, bo przed nami wciąż mnóstwo cennej wiedzy i doświadczeń z obszaru Salesforce. Właśnie, witam Was serdecznie. Dajcie znać, że nas widać i że nas słychać dobrze na wszystkich platformach. Czekamy na Wasze komentarze. I startujemy. Słuchajcie, widzicie na ekranie, że z nami jest już kolejny prelegent. Bardzo się cieszymy, że do grona ekipy S-Force Summit 2022 dołączył Michał Michalec z PWC, architekt Salesforce z dużym bagażem doświadczenia na projektach małych, średnich i dużych. Deweloperskie podstawy zdobywał w dotnecie, znaturalizowany do systemu Salesforce, tak o sobie pisze. Aktualnie architekt Salesforce w PWC. Za chwilę podzieli się z Wami swoją wiedzą. Tak jak widzicie na ekranie, temat jego prezentacji to lokowanie rekordów Salesforce od podszewki. Jest z nami Marek, jest z nami też Mieszko, który prezenterskie doświadczenia ma już za sobą, bo wczoraj był tutaj z Wami. Michała pozdrawia też Konrad. Michał, witamy Cię bardzo serdecznie. Ja jeszcze tylko wspomnę, standardowo czekamy na Wasze pytania. Jeżeli coś Was zainteresuje, czegoś się nie wiecie, nie rozumiecie, prosimy, zostawiajcie pytania w komentarzach, wysyłajcie je też na naszą skrzynkę, zbierzemy je wszystkie po prezentacji i zaprezentujemy w sesji Q&A. Michał, raz jeszcze witamy, cieszymy się, że z nami jesteś. Ekstra, dziękuję Ci bardzo, Dorota. Witam wszystkich w czwartkowy poranek. Liczę, że jesteście już po kawie. Będziemy mówili dzisiaj o lokowaniu rekordów w Salesforce. Temat względnie ciężki, postaram się, żeby wyłożyć go w przyswajalny sposób. O czym będziemy rzeczywiście mówić? Po pierwsze, opowiem Wam, o których lokach występujących na platformie Salesforce chcemy dzisiaj rozmawiać. Są różne rodzaje loków, różnie można je interpretować. Powiemy, po co lokowanie rekordów w ogóle na platformie występuje, czemu ono służy, kiedy występuje to lokowanie rekordów, w jakiego rodzaju sytuacjach, czy tak naprawdę konfiguracji naszego modelu danych. Kiedy to lokowanie rekordów staje się de facto problemem dla nas, bo nie zawsze jest, i przede wszystkim nie jest, czasami staje się tylko problemem, jak sobie radzić w przypadkach, kiedy takie lokowanie rekordów staje się problematyczne i w których miejscach w relacjach standardowych pomiędzy standardowymi obiektami Salesforce'a należy takich loków się spodziewać. Częściowo są to miejsca oczywiste, ale nie zawsze, i powiem Wam, w jaki sposób takie miejsca znajdować i jak sobie z nimi radzić. Na koniec prezentacji będzie też krótki quiz, trzy pytania, w którym można wygrać fajną bluzę PWC, więc po wysłuchaniu na pewno nie będziecie mieli problemów z odpowiedzią na te trzy pytania. Więc o których lokach w ogóle chcemy dzisiaj rozmawiać? Można to w Salesforce rozróżnić różne rodzaje loków, czy rzeczy, które różni ludzie nazwą także lokami. Może to być zalokowanie takie typowo biznesowe, czyli funkcjonalność, którą zaimplementowaliśmy na platformie, która uniemożliwia zmianę rekordu w określonej sytuacji. Może to być zrobione za pomocą walidacji, może to być zrobione za pomocą walidacji napisanej w triggerze, za pomocą flowów. Dużo różnych mechanizmów. W skrajnym przypadku może to być także blokada, lok rekordu wprowadzony w ramach procesu approvalowego. O żadnym z tych typów loków nie będziemy dzisiaj rozmawiać. Nie będziemy też mówili na przykład o blokowaniu rekordu, które platforma zapewnia w momencie, kiedy dwóch użytkowników z interfejsu użytkownika równolegle edytuje ten sam rekord. Jeden zedytuje, zapisze swój rekord, drugi dostanie taką informację, jak widzicie tutaj na ekranie, która mówi, że inny użytkownik w tle w tym czasie już zmodyfikował ten rekord, czy chcesz zapisać jego, czy swoją wartość. To też nie jest ten typ loka, o którym chcemy dzisiaj się skupić. Dzisiaj skupimy się na tym paskudnym loku, który występuje i czasami obsypuje nas takim błędem unable to lock row. To jest coś, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali. Więc
Pierwsza ważna rzecz, lokowanie, sama nazwa brzmi jakby to było coś złego i ograniczającego nas, ale to jest bardzo dobra wiadomość dla nas, że Salesforce, zresztą tak jak każdy inny system z relacyjną bazą danych, w ogóle z bazą danych, zapewnia w swoich mechanizmach. Lokowanie ogólnie służy temu, żeby zapewnić integralność danych na platformie, w bazie danych. Co to znaczy integralność? Integralność ma dużo pojęć, na wiele różnych sposobów możemy ją tłumaczyć, ale lokowanie rekordów, w szczególności rekordów nie pojedynczych, ale rekordów powiązanych relacjami, służy spójności danych. Uniemożliwia na przykład sytuację, kiedy rekord, który jest rekordem dziecka, zostałby bez rekordu rodzica, który został skasowany. Takie sytuacje nie powinny się zdarzać i lokowanie rekordów właśnie służy temu, żeby tą integralność zachować. Nie tylko usunięcia potencjalnego rodzica, ale także odpowiedniego przeliczenia uprawnień do dostępu do rekordu dziecka. O tym wszystkim będziemy dzisiaj mówili. Więc lokowanie jest dobre, pierwsza rzecz, zapewnia nam integralność. Zapewnia nam to poprzez zablokowanie właśnie rekordu, który w tym momencie edytujemy, oraz rekordów z nim powiązanych. Co to znaczy powiązanych? O tym zaraz powiemy. I takie blokowanie tego jednego rekordu bądź rekordów powiązanych występuje na platformie przez całą długość trwania transakcji, w której ta edycja rekordu następuje. Więc bardzo prosty przykład, ekstremalnie prosty przykład, ale pokazujący, dlaczego lokowanie rekordów jest dobre. Co się stanie w momencie, kiedy dwa różne procesy równolegle w tym samym czasie spróbują zaktualizować jeden, ten sam rekord konta Acme w tym przypadku? Nie stanie się nic. Znaczy pod spodem dla platforma oczywiście założy lock na tym rekordzie accounta, uniemożliwi w tym samym czasie równoległemu procesowi modyfikację tego rekordu accounta, ale po momencie, kiedy pierwszy z tych procesów, któremu udało się dostać do tego accounta i go zmodyfikować, zwolni na nim lock, drugi proces, oczekując na swoje miejsce do edycji tego rekordu, także go zaktualizuje. Finalnie osiągniemy taki status, że obydwa rekordy będą mogły zaktualizować ten sam rekord. Niestety to oznacza, że ten, który dostał się do tego rekordu jako drugi, nadpisze wartość tego rekordu swoją wartością, którą on chciał nadpisać. Można tego uniknąć, stosując mechanizmy typu SQL for update, które można stosować w kodzie Apexowym, ale to nie jest coś, o czym dzisiaj chcemy się skupiać. Ten rysunek mówi, lokowanie jest OK i w większości przypadków jest dla użytkowników, dla systemów po prostu niezauważalne, a zapewnia nam tą integralność danych. Więc w jakich sytuacjach zdarzają się loki na tych relacjach? Zdarzają się bardzo często, zdarzają się w momencie, kiedy obiekty są powiązane następującymi relacjami. Najpierw powiem o typach relacji, na kolejnym slajdzie powiem o sytuacjach, które zachodzą na tych relacjach, kiedy lok występuje. Pierwsza i oczywista rzecz to jest relacja master detail. Relacja master detail jest bardzo ścisłym powiązaniem dwóch rekordów rodzica i dziecka, więc naturalną rzeczą jest, że tam występuje lokowanie tych rekordów. Lokowanie rekordów występuje także w przypadku relacji lookup, ale nie w każdej. Relację lookup dla customowych obiektów można skonfigurować w taki sposób, żeby nie była relacją lokującą. Jeżeli tego nie potrzebujecie, żeby uniemożliwić na przykład skasowanie rekordu dziecka, jeżeli rekordu rodzica, jeżeli istnieją rekordy dzieci, możecie tą ustawić relację lookup jako nielokującą, bądź jako lokującą, czyli zaznaczając właśnie tą wartość don't allow deletion of a lookup record that's part of the lookup relationship. I trzecim typem, w który zakłada loki na rekordach w relacji, jest relacja stworzona za pomocą wspólnej transakcji. Czyli przypadek, kiedy insertując jeden rekord w transakcji, w której insertujemy ten rekord, na przykład wywołany podczas triggera, insertujemy zupełnie inny rekord w innym miejscu platformy, w innym miejscu modelu danych, który nie jest powiązany takimi relacjami typu master detail bądź lookup z naszym rekordem, który wstawiamy do bazy danych, ale właśnie on też zostanie zablokowany przez to, że obydwie te transakcje
występują, obydwie te operacje występują w tej samej transakcji, na przykład w tym samym triggerze. Jakie rodzaje operacji właśnie powodują ten lock na rekordach w relacji? Insert, jeżeli robimy insert rekordu z relacją lokującą, czyli albo master detail, albo lookup typu lokującego, zostanie zalokowany na czas tej operacji, całej de facto transakcji, rekord, który insertujemy plus parent rekord. W przypadku update'u jest to bardziej specyficzne, bo lock na parencie, na rekordzie rodzica zostanie zakładany jedynie wtedy, gdy aktualizujemy rzeczywiście to pole relacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem, oraz w bardzo specyficznym przypadku, w momencie, kiedy między dzieckiem a rodzicem mamy relację master detail i na obiekcie parenta, rodzica istnieje pole typu role summary field, wtedy w momencie update'u rekordu dziecka także następuje zablokowanie na czas transakcji rekordu rodzica. Niezależnie od tego, jakie pole update'ujemy na rekordzie dziecka. To jest specyficzny przypadek, na który trzeba zwracać uwagę. Tak jak powiedziałem, ważna uwaga, lock trzymany jest nie jedynie na czas operacji samej na bazie danych, tylko na czas całej transakcji w rozumieniu apexowym, czyli w momencie, kiedy nie wyjdziemy z kontekstu transakcji, lock na rekordach bazowych ciągle jest trzymany. Dla zobrazowania tego, idąc od lewej strony do prawej, od przypadku najbardziej prostego przez bardziej skomplikowany do rozbuchanego i bardzo skomplikowanego. Jeżeli mamy pomiędzy rekordem dziecka i rodzica relację typu nielokującego, czyli ten lookup, który po prostu czyści wartość lookupu, a nie pozwala na kasowanie rekordów, wtedy insertując rekord dziecka, lock zostaje założony jedynie na ten rekord, który rzeczywiście insertujemy w czasie transakcji. Jeżeli ta relacja na środkowym przykładzie jest relacją typu lokującego, czyli jest na przykład tym lookupem, który nie pozwala kasować rekordu, wtedy na czas insertu takiego rekordu dziecka zostanie zablokowany i rekord dziecka, i rekord rodzica, pod który ten rekord dziecka podłączamy. Prawy przypadek to jest najbardziej rozbudowany przypadek. Wyobraźmy sobie, że mamy dwupoziomową relację master detail. Jeżeli wstawiamy dziecko na drugim poziomie, tutaj na rysunku jest to child 2, i jest ono powiązane relacją master detail z child 1, to nie dość, że zasięg tej transakcji obejmie oczywiście child 2, obejmie child 1, to jeżeli pomiędzy child 1 a parentem istnieje relacja, która, na której jest założone pole typu rollup summary field, to w tym momencie ta relacja lokowania będzie trzypoziomowa. Zablokowany zostanie także ich parent dwa poziomy powyżej rekordu, który de facto insertujemy. Jeśli do tego jeszcze dodamy, że na przykład trigger na tym rekordzie child 2 uruchomi wstawienie jakiegoś innego obiektu, który w ogóle nie jest powiązany. Ta strzałka w tym momencie nie oznacza relacji, tylko operację bardziej zainsertowania zupełnie innego obiektu, który nie jest powiązany relacją z żadnym z trzech obiektów z lewej strony, to ten rekord także zostanie zablokowany i w momencie, kiedy zakładamy ten rekord, który nazywałem other object, wszystkie trzy rekordy, które już są zalokowane poprzez fakt zainsertowania childa, także będą ciągle utrzymywały ten lock. Co to oznacza? To oznacza, że ten zakres tych locków może nam rosnąć w zależności od tego, jak bardzo skomplikowaną logikę mamy w samym modelu danych oraz jak dużą logikę realizujemy w jakichś automatyzacjach, dajmy na to w triggerach. I okej, te locki występują, one zapewniają nam spójność naszej bazy danych, ale czasami mogą zacząć dla nas stanowić problem. Problem stanowią wtedy, kiedy w związku z lokami zaczynamy dostawać na platformie ten błąd unable to lock row. Na pewno większość z Was go już widziała. I kiedy jest wielce prawdopodobne, że taki unable to lock row rzeczywiście zacznie nas dotykać. Do tego są potrzebne dwa warunki konieczne. Po pierwsze, musimy
mieć włączone przetwarzanie równoległe, czyli robić coś równolegle na naszej platformie, na tym samym podzbiorze rekordów powiązanych na przykład wspólnym rodzicem. Kiedy takie mechanizmy zachodzą? Wtedy, kiedy na przykład chcemy wręcz mieć uruchomione równoległe przetwarzanie, batchowe, uploadowanie danych do platformy. Wtedy, kiedy duża liczba użytkowników naraz wykonuje operacje na tych samym podzbiorze rekordów, podzbiorze tych samych rodziców rekordów. Wtedy, kiedy udostępniamy naszą platformę zewnętrznemu systemowi, który w sposób równoległy dokonuje operacji właśnie na takim samym podzbiorze rekordów. Ale okej, nawet takie masowe przetwarzanie może niekoniecznie będzie dla nas problemem, jeżeli jest wystarczająco szybkie, czyli te rekordy, te operacje, które próbują dostać się i zablokować rekord rodzica na czas transakcji, dostaną się, oczekując w kolejce, jeżeli ta kolejka nie będzie zbyt długo trwała. Realnie jest to około 10 sekund, ile takie procesy mogą oczekiwać na dostęp do rekordu, na zwolnienie. Problem zacznie się rzeczywiście wtedy, kiedy takie operacje wstawienia rekordów długo trwają. Kiedy może to długo trwać? Może to być spowodowane kilkoma problemami. Może to być coś, co nazywamy data skew. O tym zaraz będę mówił, w różnych przypadkach, w różnych odmianach to data skew może wystąpić. Może to być spowodowane obciążającym modelem uprawnień, czyli de facto przeliczeniem uprawnień w momencie, kiedy robimy te inserty rekordów i pod spodem cała ciężka platforma musi przeliczyć, jakie te uprawnienia tych rekordów należy nadać po insercie. Może to być także nieoptymalna logika przetwarzania w naszej kodzie, która powoduje to, że nieoptymalnie zakładamy te logi, nieoptymalnie insertujemy te rekordy. To są dwa warunki konieczne, żeby zobaczyć ten błąd danej to lockrow, niekoniecznie wystarczające, ciągle może nam się udawać zmieścić w tych limitach transakcji. Więc czym jest to data skew? Nie wiem, czy to jest poprawne tłumaczenie skrzywieniem danych. Nie mam lepszego określenia na to, czym jest skew. Może wy macie pomysły. Ogólnie jest to przypadek, w którym jeden rodzic ma dużą liczbę rekordów dzieci. Dużą liczbę Salesforce określa jako 10 tysięcy. Definicja data skew mówi też, że jest to nierównomierna dystrybucja danych, ale nierównomierna dystrybucja danych sugerowałaby, że na przykład skrzywieniem, tym data skew, nie będzie przypadek, kiedy mamy 100 rodziców i każdy z tych 100 rodziców ma dokładnie tyle samo przydzielonych dzieci po 10 tysięcy. Dystrybucja dzieci do rodziców jest równa. Może chodzi o to, że nierównomiernie mamy dopasowaną relację, że zbyt mało rodziców do zbyt dużej ilości dzieci. Jeżeli tak to interpretujemy, może to być nierównomierna dystrybucja danych. W każdym razie, każdy rodzaj skew, o którym będziemy mówili, szybko przez nie przejdziemy, odnosi się do relacji pomiędzy obiektami. Skew nie występuje po prostu dla pojedynczego obiektu. Zbyt duża ilość rekordów danego obiektu nie powoduje nam data skew, tylko relacja pomiędzy tymi obiektami może wykrzywić nam stosunek tych dwóch rekordów. I data skew przeważnie jest źródłem problemów wydajnościowych. Rozróżniamy parent skew bądź lookup skew. Zamiennie, to jest taki ogólny przypadek, bardziej jego specyficzny przypadek account skew i ownership skew. Przejdźmy szybko przez te trzy modele skew. Czym jest ten bardzo ogólny przypadek lookup, bądź zwany też parenting skew? Tak jak powiedziałem, to jest przypadek, kiedy jeden parent, jeden rekord parenta jest powiązany z więcej niż 10 tysiącami rekordów dzieci. Występuje to skew, możemy je zauważyć i problemy z nimi związane jedynie wtedy, kiedy te dwa obiekty są powiązane tą relacją lokującą, czyli jest to albo ten master detail, albo ten lookup z ustawieniem don't allow deletion of a lookup object. Dla relacji nielokującej to skew może być, ale nie dotyka nas bezpośrednio, bo nie blokuje nam rekordu parenta. Dlaczego jest to problem? Wyobraźmy sobie przypadek, gdzie masowo próbujemy wstawiać rekordy dzieci, które dotyczą tego samego parenta. Dlaczego ten przypadek tutaj jest
uwydatniony, dlatego że właśnie mamy to skew, dlatego że większe jest prawdopodobieństwo, że te dzieci spotkają się ze wspólnym paręcie w momencie, kiedy jest ich bardzo dużo, około 10 tysięcy bądź więcej. Tak samo masowe update'y tych dzieci mogą blokować wspólnego parenta, jeżeli mają wspólnego parenta, jeżeli mają tą relację blokującą dla update'u, czyli w momencie, kiedy przełączamy te dzieci pomiędzy parentami, albo w momencie, kiedy na relacji master detail jest założony rollup summary feed. Jak uniknąć takiego typu data skew? Wspólna reguła dla każdego typu skew to jest nie dopuszczać do takiego skrzywienia. Nie zawsze jest to możliwe, czasami nie da się, ale jest to złota reguła dla każdego typu skew. Można zmienić model ładowania tych danych na szeregowy, żeby nie powodował. Można zmienić relację na nielokującą. Są jeszcze inne sposoby, ale będziemy o nich mówili przy innych typach skew. Czym jest account skew? Jest dokładnie tym samym, czym to ogólny lookup skew czy parenting skew, z dodatkową jednym smaczkiem, który nazywamy implicit sharingiem. Ten implicit sharing oznacza, że w momencie, kiedy dodajemy do accounta na przykład nowy kontakt, musimy przejrzeć ten implicit sharing. I dlaczego on jest kosztowny w momencie, kiedy na naszych danych zachodzi ten data skew? Wyobraźmy sobie jedno konto, pod którym mamy te nieszczęsne 10 tysięcy kontaktów. Każdy z tych kontaktów ma jakiegoś swojego ownera w naszym modelu sharingowym. Co się dzieje w momencie, kiedy taki kontakt Jan Kowalski, którego właścicielem jest Michał, zostanie albo odpięty od Genie Point i przepięty pod inne konto, bądź zostanie skasowany? Co to oznacza dla platformy? Poprzez regułę implicit sharingu Michał, przez to, że jest właścicielem kontaktu, uzyskuje także dostęp do konta, do którego ten kontakt należy. Jeżeli taki kontakt odpinamy bądź kasujemy, platforma w tle musi zobaczyć, czy Michałowi ciągle po tym odpięciu będzie przysługiwał dostęp do konta GeniePoint. W tym celu ona musi zajrzeć do każdego z tych kontaktów, która jest niezliczona masa, 10 tysięcy bądź więcej pod tym kontem GeniePoint i sprawdzić, czy przypadkiem inny kontakt też nie jest, jego właścicielem nie jest Michał. Jeśli tak, to ten implicit sharing na koncie powinien zostać utrzymany, jeżeli nie, powinien zostać zdjęty. To sprawdzenie na dużej ilości rekordów zajmuje czas. Dlatego ten rodzaj skew jest potencjalnie niebezpieczny, bo wydłuża nam ten czas, kiedy log na kontakcie i koncie jest założony dłużej po prostu. W jaki sposób uniknąć tego typu skew? To samo, co w przypadku ogólnego skew, nie dopuścić do niego. Jeżeli się nie da, być może moglibyśmy rozważyć zmianę sharingu na public read write, który nie wymaga przeliczania tego implicit sharingu w tle. Być może moglibyśmy na przykład zaplanować modyfikacje takie masowe child recordów, tak aby odbywały się poza godzinami pracy, czyli nawet jeżeli ten log na tych accountach występuje, to nie jest dla nikogo bolesny, bo żadne inne prace w tle się nie odbywają. Ostatnim typem skew, o którym chcę powiedzieć, to jest ownership skew. On jest stosunkowo najmniej aplikowalny do naszej sytuacji, do naszego dzisiejszego tematu lokowania rekordów. On występuje jedynie wtedy, kiedy reguła jest taka, znowu, pojedynczy użytkownik ma więcej niż 10 tysięcy rekordów pojedynczego obiektu. Skew w tym przypadku jest bolesne wtedy, kiedy następuje przeliczenie sharingów, kiedy modyfikujemy tego użytkownika, przenosimy go w hierarchii ról, masowo zmieniamy ownership tych rekordów. Dla przykładu, jeżeli mamy bardzo prostą hierarchię ról i znowu Michał, który jest serwisantem podpięty na dole naszej hierarchii ról, posiada takie umowne 10 tysięcy kontaktów i taki Michał jest przepinany do innego miejsca w hierarchii, czyli zmienia swojego przełożonego. Co to oznacza znowu dla platformy? To znaczy, że poprzez sharing dziedziczony przez hierarchię ról, gdzie dostęp do tych kontaktów miał poprzedni przełożony Michała, pan kierownik serwisu Zbyszek, w momencie, kiedy Michała przenosimy w inne miejsce tej hierarchii, na tych wszystkich 10 tysiącach rekordów dostęp dla Zbyszka trzeba zabrać, a w to miejsce nadać pani Agacie, która będzie nowym przełożonym Michała. To zajmuje czas, przeliczenie tych sharingów. Ale tak jak mówię, ten rodzaj skrzywienia jest dla nas mniej aplikowalny, dlatego że nie dotyczy samych operacji na rekordach naszych jakby transakcyjnych, tylko dotyczy zmian jakby w hierarchii organizacyjnej i można sobie z takim
SKU też poradzić analogicznie jak w przypadku innych, czyli nie dopuścić do niego. Można zmienić typ sharingu na public read write, żeby uprościć te przeliczenia sharingowe. Jeśli żaden z tych sposobów nie jest odpowiedni, możemy pomyśleć nad umieszczeniem tego ownera, tego właściciela tych rekordów, na którym następuje data SKU, ownership SKU, na samej górze rol hierarchii, albo w ogóle usunąć mu rolę, jeżeli to jest możliwe. I ten owner powinien być względnie stabilny, czyli jeżeli planujemy jakieś przenosiny takiego ownera, który ma więcej niż 10 tysięcy rekordów, przenosiny w ramach hierarchii organizacyjnej, można to pomyśleć, żeby robić to po godzinach pracy, a względnie nie zmieniać mu ról terytoriów i nie uwzględniać go w owner-based sharing rule. Tyle o SKU. W jaki sposób sobie radzić z tymi problematycznymi lokami, które występują w przypadku długiego zablokowania dostępu do rekordów i tego błędu unable to lock row? Sposobów pewnie jest więcej. Ja wymyśliłem i chciałbym wam opowiedzieć o czterech. Jeden to jest wzorzec unit of work, zaraz wam o nim opowiem. Drugi to jest bezpośrednia konsekwencja tego, o czym mówiłem w przypadku SKU, czyli odpowiednie ustawienie sharingów. Można optymalizować bulk processing. Można też wymyślić kreatywne podejście i tutaj będziemy chwilę o tym rozmawiać. Pierwszy unit of work jest to taki wzorzec zaprezentowany przez Martina Fowlera, opisany. Transakcje bazodanowe na naszym modelu danych, czyli w skrócie, on agreguje wszystkie zmiany, które chcemy zaaplikować w naszym modelu do jednego miejsca, gdzie możemy te zmiany zaaplikować na sam koniec naszej potencjalnie długotrwającej transakcji, w jednym insercie wstawić całą kolekcję obiektów łącznie z relacjami pomiędzy nimi. Dzięki niemu unikniemy tego potencjalnego problemu, kiedy część rekordów wstawiamy na początku transakcji i one już zostają zablokowane na cały czas trwania transakcji, a część na samym końcu. I tak naprawdę minimalizuje nam to czas, w jakim lock jest założony na rekordach, jedynie do samej operacji DML-owej, wstawienia rekordów do bazy danych, a nie na czas pozostałej logiki, którą możemy wykonywać w Apexie, która też może długo trwać i dzięki temu minimalizujemy ryzyko wystąpienia tych locków. To jest taki wzorzec, on ma też implementację przygotowaną dla Salesforce'a. Na dole tutaj macie link, będą się, to łatwo jest znaleźć na Trailheadzie, ale mogę wam też podesłać ten link po prezentacji. Drugi to jest sposób radzenia sobie w przypadku locków wynikających z konieczności przeliczenia sharingów albo właśnie konsekwencji tego data SKU. To jest dokładnie to, co już mówiłem w przypadku data SKU. Zmiana modelu sharingowego na public read write bardzo pomaga. Unikamy w ten sposób przeliczania sharingów i to nam znakomicie skraca czas trwania transakcji. Możemy także zmienić ten model na controlled by parent. Wtedy te rekordy dzieci, które wstawiamy, nie muszą mieć przeliczanych swoich sharingów wyliczanych, tylko dziedziczą je z parenta. Możemy zarządzić lepiej dystrybucją ownerów, czyli nie dopuścić do tego SKU. Możemy wypłaszczyć sobie nasze role hierarchy, czy territory model, po to, żeby w przypadku przenosień takiego użytkownika przeliczenie tego, kto jeszcze powinien dostać dostęp do rekordów, których właścicielem jest ten użytkownik, było krótsze, szybsze, przez to, że ta hierarchia ról jest bardziej płaska. W jaki sposób możemy sobie radzić z tymi problematycznymi lokami w przypadku bulk processingu? To jest dwa mechanizmy, które de facto są zastosowane albo są polecane do zastosowania w przypadku używane bulk API, ale mogą być zastosowane nie tylko w przypadku bulk API, ale i naszego przetwarzania takiego operacyjnego. Pierwsza rzecz to jest posortowanie rekordów według parent ID. Jeżeli wyobrażamy sobie, że mamy do przetworzenia rekordów, na przykład wstawienia zestaw kontaktów, które mają różne konta, jeżeli robimy to wszystko w jednej transakcji, nie ma problemu. Jeżeli robimy to masowo i chcemy to podzielić na różne transakcje, te potencjalnie transakcje mogą się ze sobą zakleszczać na braku dostępu do wspólnego rekordu rodzica, do którego próbujemy wstawić dzieci. Jeżeli byśmy założyli
że Sean Forbes jest nadawany, zakładany rekord Seana Forbesa pod Edge Communications, zakładany w transakcji pierwszej, a z kolei Rosa Gonzalez, która także należeć ma do Edge Communications, jest zakładana w transakcji numer 2, przepraszam, to powinien być numer 2, wtedy te transakcje mają szansę się zakleszczyć na braku dostępu do wspólnego konta. Jeżeli potrafimy podzielić transakcje tak, żeby wspólny rodzic był per transakcja, wtedy nie będzie nam to powodowało kleszczenia się tych rekordów. Drugim mechanizmem, to jest już taka ostatnia deska ratunku, jeżeli chcemy przetwarzać, to jest to, co dokładnie BulkAPI ma w sobie zaimplementowane, czyli mechanizm ponowienia. Jeżeli jakiejś paczce rekordów nie udało się z sukcesem wstawić tych rekordów na platformę poprzez właśnie przez ten błąd unable to lock row, platforma to, co robi teraz w ramach BulkAPI, ponawia, próbuje od nowa wstawić te rekordy, może za drugim razem, kiedy inne transakcje już nie blokują rekordów rodziców, może za drugim razem się to uda. W końcu mamy kreatywne podejście. Tutaj proszę o dużą dozę wyrozumiałości, bo tak naprawdę to wszystko zależy bardzo od waszego przypadku biznesowego, na co wam pozwala biznes, wasz model danych, wasze procesy. Załóżmy, że relacja asset account jest relacją lokującą, a z jakiegoś powodu potrzebujemy wstawiać wiele assetów pod tym samym accountem naraz w równoległych transakcjach. Oczywiście to nam spowoduje ten błąd unable to lock row. Być może do rozważenia sposobem na pozbycie się tego błędu byłaby podzielenie naszego konta, pojedynczego Acme Corp konta, na jakieś pododdziały. Wtedy minimalizujemy ryzyko, dlatego że asety wstawiane do Acme Corp Wschód nie będą blokowały tych, które równolegle są stawiane w zachód. Oczywiście jest to zmiana modelu danych, ma to wpływ nawet na sposób, na ilość miejsca, jakie zużywacie na platformie, na dodatkowe rekordy, które musicie mieć. Jest to absolutnie zmiana procesu. Nie chcecie pewnie, żeby sztucznie dzielić konta waszych klientów, ale może w niektórych przypadkach taki sposób podejścia, zmiana modelu danych w celu uniknięcia locków może mieć dla was zastosowanie. Innym sposobem, jeżeli mamy taką sytuację, że jeden zewnętrzny proces równolegle próbuje nam zakładać rekordy, które mają wspólnego parenta i przez to przy tym równoległym procesowaniu tych rekordów powodują nam zablokowanie tego wspólnego parenta, naturalnym sposobem powinno być zrównoleglenie tego procesu po stronie platformy zewnętrznej, szyny integracyjnej, która powinna uszeregować nam albo batchowo przetwarzać te procesy, żebyśmy uniknęli tego finalnego zablokowania się na wspólnym parencie. Jeżeli z jakiegoś powodu jest to niemożliwe, można pomyśleć o stworzeniu takiego procesu uszeregowienia, czy tam zdławienia tego równoległego wejścia na samej platformie Salesforce. Wyobraźmy sobie, że stworzymy taki obiekt tymczasowego procesowania, temp processing go tutaj nazwałem, który jest bez powiązania relacyjnego z żadnym innym obiektem na naszej platformie, w naszym orgu. I on nie stanowi loku w momencie, kiedy równolegle zewnętrzna platforma próbuje do nas wysyłać duże ilości tych rekordów. Czyli te rekordy udaje się z sukcesem zapisać i wtedy możemy mieć wewnętrzny proces Salesforce'owy, który zagreguje te rekordy i masowo zacznie przetwarzać w pojedynczej transakcji, na przykład per rekord parenta, kampania w tym przypadku, i wstawiać tych campaign memberów masowo. Oczywiście znowu jest to zmiana procesu, jaki macie u siebie zaimplementowany, jest to dodatkowy storage, jest to dodatkowa logika do zrobienia, ale może takie podejście też mogłoby wam pomóc uniknąć locków w tej sytuacji. Finalnie, loki pomiędzy obiektami występują i na customowych obiektach, i na standardowych obiektach. Na których standardowych obiektach występują loki, gdzie należałoby się spodziewać problemów, jest częściowo opisane w dokumencie opublikowanym przez Salesforce'a, Salesforce Record Locking Cheat Sheet. To, co tam jest opisane, to są
różne sytuacje, w których tych loków należałoby się spodziewać. Są sytuacje oczywiste, typu insert bądź update kontaktu zablokuje Wam połączony account. OK. Tak samo insert, update bądź delete case opportunity zablokuje Wam i account, w przypadku case'a account i kontakt. Są opisane sytuacje, że update bądź skasowanie accounta, zmiana ownera bądź skasowanie accounta powiązanego z rolami community wygenerowanymi dla tego konta zablokuje Wam tabelę group table. OK, jest też bardzo specyficzny przypadek, który mówi, że tam jest jakaś logika się kryje. W momencie insertowania tasku zostaną zablokowane powiązane z nim rekordy who, what i powiązany account. Who, czyli kogo, do kogo ten task jest wpisany, czego dotyczy ten task i account, ale jedynie w przypadku, kiedy status tego tasku jest completed i activity date jest ustawiona, nie jest nulem. To jest bardzo specyficzny przypadek opisany w record locking czy treacie. Tych przypadków jest tam dużo, dużo więcej, ale co ciekawe, nie są opisane wszystkie. Jest dużo więcej przypadków, kiedy takie lokowanie może nastąpić. Jak znaleźć inne relacje, które potencjalnie standardowe relacje będą dla nas stanowiły problem? W przypadku relacji customowych nie mamy z tym problemu, bo po prostu możemy zobaczyć, jaki rodzaj relacji sobie ustawiliśmy w setupie. Możemy też odkryć, jaki rodzaj logiki realizujemy na triggerach i na tej podstawie wysnuć przypuszczenia, gdzie należy spodziewać się loków i gdzie mogą wystąpić problemy z unable to lock row. W przypadku standardowych relacji nie jest to tak proste. Dla przykładu, jeżeli zobaczycie sobie w setupie relację pomiędzy assetem i accountem, ona jest opisana bardzo ubogo. Nie wiemy, czy to jest relacja typu lokującego, czy nie. Tak samo na przykład relacja pomiędzy order itemem a produktem. To jest tylko powiedziane, że luka. Troszkę więcej informacji i światła rzuca zajrzenie do workbencha i obejrzenie tej relacji w workbenchu, jak ona wygląda. Tu już widzimy, że taka relacja z assetu do accounta ma ustawioną wartość kaskadowego kasowania true. To kaskadowe kasowanie w dużej mierze odpowiada relacji typu master detail. To nie oznacza, że to jest master detail, ale jest to analogiczne zachowanie. Zajrzenie do workbencha pokaże nam więcej, ale też nie powie całej prawdy. Tak samo w przypadku relacji order item do product 2ID. Tu już nie mamy kaskadowego kasowania, ale mamy restricted delete. To by nam sugerowało, że ten rodzaj lookupu jest rzeczywiście lookupem, nie master detailem, ale jest tym lookupem typu lokującego. Czy rzeczywiście tutaj występują loki? Żeby to sprawdzić i żeby odkryć potencjalnie inne loki, jakich możemy się tu spodziewać, polecam wykonać własne testy, czyli na czym taki test powinien wyglądać. Możemy ze skryptu, pewnie każdy ma swoje metody, ale wyobraźmy sobie skrypt, który przygotowuje takie transakcje, które w równoległy sposób strzelą do Salesforce'a i spróbują zrobić taki rodzaj operacji, który wykryje nam i powie, czy ten lock tam występuje, czy nie. Żeby to przeprowadzić, to ta transakcja nie może skończyć się za szybko, więc trzeba w sztuczny sposób ją wydłużyć. W Salesforce nie istnieje taka prosta metoda na coś jak wait w innych językach programowania, sleep dla procesora. Nie do końca poprawną, ale działającą metodą dla mnie jest zrobienie takiej sztucznej pętli, która każe Salesforce'owi po prostu zakręcić się i czekać przez tam 5 czy 10 sekund, 10 sekund, które na pewno wam takiego loka już uwidoczni. I co z takich testów wynika? Możecie w ten sposób zbadać te relacje między standardowymi obiektami. Jak one wyglądają? W przypadku relacji między asset i account dosyć prosta. Czego się tutaj należy spodziewać? Zaglądając do workbencha spodziewalibyśmy się, że taka relacja jest relacją lokującą. Tak, nie jest to pokazane w Salesforce Locking Cheat Sheet, ale równoległe wstawianie assetów zablokuje nam wspólny rekord accounta. OK, to tego należy się spodziewać. Co w przypadku relacją między order item do order do account? Według podglądania workbencha, jakie są relacje między order itemem, orderem i accountem, są to relacje mające charakterystykę master detaila. Taka relacja powinna, wstawiając order item, zablokować nam order, ale wiemy, że te relacje, jeżeli nie ma rollupu na
rollupu na master detailu powinny zablokować tylko jeden poziom. Co się dzieje w rzeczywistości? Wstawiając order item, bądź update'ując nawet, na przykład pole quantity, następuje blokada, ale na wspólnym koncie. Czyli wyobrażamy sobie, że mamy dwa ordery, dwa różne order itemy, wstawiamy te dwa różne order itemy dla różnych orderów i te operacje ze sobą się zakleszczą na wspólnym dostępie do accounta. To nie jest coś, co przeczytacie bezpośrednio z opisu tych relacji w Workbenchu albo w dokumentacji. Nie znajdziecie tego też w Salesforce Locking Cheat Sheet'cie. Kolejną taką relacją zaskakującą jest quote line item, do quote, do opportunity, do account. Bardzo analogiczna sytuacja jak w przypadku ordera, ale tutaj znowu oglądanie Workbencha i oglądanie, jak są te relacje zbudowane, niewiele wam pomoże. Pomoże wam zrobienie własnego testu. I co się okazuje, że taki log też następuje, ale już nie na accountie. Równoległe wstawienie quote line itemów dla wspólnego produktu, lookup z quote line item do produkt, zablokuje się na dostępie do wspólnego product 2. Analogiczna relacja, jak mamy między quote line itemem i produktem, ona jest pokazana tutaj, wygląda identycznie dla ordera, ale na orderze ten lock nie występuje. Co to oznacza? To znaczy, że w tym przypadku, kiedy mamy do czynienia z order itemem bądź quote line itemem, pod spodem platforma, pomimo relacji tych takich bazodanowych, ma jeszcze jakąś swoją logikę, która potrzebuje zablokować ten albo account, albo product 2 w celu weryfikacji czegoś. Szczerze nawet nie myślałem, co to może być za logika, ale dopiero testy pokazują, że takie bloki, blokady występują. Takich blokad na pewno jest dużo, dużo więcej w platformie. I przez takie testowanie, o którym wam powiedziałem, z tym sztucznym wymuszeniem wydłużenia transakcji, może wam je uwidocznić. Polecam zrobić to, jeżeli spodziewacie się dużych obciążeń ładowania danych, modyfikacji danych na jakichś waszych zbiorach modelu danych. Dobrze. Deadlock. Jeszcze jest taki rodzaj specyficzny locka, który w platformie Salesforce rzadko się zdarza. Różni się tym on od zwykłego locka, że z góry jest skazany na niepowodzenie. Deadlock występuje wtedy, kiedy do wspólnego zestawu rekordów dwie transakcje próbują dobrać się z dwóch stron. Czyli dajmy na to transakcja 1, modyfikując account, chce potem zmodyfikować order, a transakcja 2 próbuje zmodyfikować account. Te dwie transakcje zakleszczą mnie na dostęp. Jedna z nich jest skazana na niepowodzenie i będzie musiała zostać ponowiona. I to nie jest dobry stan dla naszego modelu danych. Sama platforma dba o to, żeby do deadlocków nie dochodziło. Robi to dwoma mechanizmami. W momencie, kiedy zakładamy taką transakcję, ona najpierw blokuje rekordy rodziców, potem rekordy dzieci. W ten sposób unika ryzyka zakleszczenia się w takim modelu, kiedy właśnie idzie masowy update, albo drugim mechanizmem jest lokowanie rekordów w kolejności według identyfikatora Salesforce'owego. Czyli jeżeli dwie transakcje próbują przeprowadzić operacje na tych samych rekordach, idąc w tym samym kierunku, jest mniejsza szansa, że wystąpi zderzenie. To jest rzadziej występujący błąd, bardzo specyficzny, ale trzeba go mieć na uwadze i implementując naszą logikę w Apexie, mieć to na uwadze, żeby ta logika też podążała za rekomendacją platformy, na przykład lokowanie rekordów czy modyfikację rekordów robiła od góry w dół. Dobrze. Jakie mamy wnioski w takim razie po dzisiejszej prezentacji? Po pierwsze, lokowanie rekordów, mimo że brzmi źle, jest dobre dla nas, zapewnia nam spójność bazy danych, relacji. Problemy z lokowaniem rekordów pojawią się jedynie przy równoległym przetwarzaniu i długotrwających transakcjach. Jeżeli tych równoległych przetworzeń jest wystarczająco dużo, wtedy te transakcje potencjalnie mogą trwać krócej, żeby ten problem już wystąpił. Jeżeli to równoległe przetwarzanie jest stosunkowo na niedużą skalę, wtedy dosyć długie transakcje spowodują nam ten błąd. Kolejna rzecz, nie każda relacja typu lookup rzeczywiście lokuje rekordy zależne. Nie wszędzie jest to
jasno powiedziane w dokumentacji Salesforce, warto mieć to na uwadze. W przypadku relacji Master Detail założenie pola typu Rollup Field spowoduje nam, że log na zainicjowanym przez na przykład insert bądź update rekordu childa może nam sięgnąć głębiej niż jeden poziom w relacji, a dodatkowo także update'y właśnie są narażone na to, że blokują rekord rodzica. Miejmy to na uwadze. I ostatni taki takeaway z tej prezentacji to jest informacja, że niektóre standardowe obiekty Salesforce potrafią zaskoczyć lokami, jakie powodują na platformie i nie jest je łatwo wykryć. I najlepszym sposobem na wykrycie tego typu loków jest samodzielne sprawdzenie, czy taka relacja także głębsza niż pojedynczy rekord, czyli wynikająca z tego, że coś się dzieje w transakcji, a nie bezpośrednio na relacji między obiektami, jest relacją lokującą. Tyle ode mnie. Przejdźmy teraz do quizu. Na kolejnym slajdzie będzie wyświetlony QR code. Jeżeli jest z nami Dorota, to Dorota także wstawi link do tego quizu na czacie. Będziecie mogli w niego kliknąć. Pod linkiem kryją się trzy pytania. Te pytania są proste. Jeżeli słuchaliście, to nie będziecie mieli żadnych problemów z odpowiedzią na te pytania, a do wygrania jest bluza. OK, więc to jest link. Zeskanujcie, pojawi się wam formularz z trzema pytaniami do wypełnienia. Do odpowiedzi. Liczą się oczywiście poprawne odpowiedzi. O, dziękuję ci bardzo, Dorota. Liczą się poprawne odpowiedzi, ale liczy się też to, kto jak szybko odpowie. Osoby, które najszybsze są, będą nagrodzone. OK, tyle z mojej strony. Możemy przejść do sesji Q&A. OK, w takim razie dołączam. Tak jak napisałam, oczywiście link do quizu macie też w komentarzu, więc kto jeszcze się nie odklikał, to polecamy. OK, pytań trochę spłynęło. Macie jeszcze trochę czasu, więc jeżeli chcecie zadać swoje pytanie, to proszę zostawiajcie w komentarzach. To pytanie chyba pojawiło się najwcześniej, dosyć wcześnie w trakcie twojej prezentacji. Jak znaleźć log w batchu? To tak jak powiedziałem, w batchu log wystąpi wtedy, kiedy w dwóch równoległych batchach będziemy przetwarzali ten sam rekord, na którym nastąpi zalokowanie. Nie wiem, czy jest lepsza metoda na znalezienie takiego loku w batchu niż posortowanie tego po potencjalnych rekordach, parentach, identyfikatorach rekordów, parentów, na których ten lok może nastąpić. Nie wiem, czy do końca rozumiem też pytanie. Jeżeli nie, to zapraszam potem na sesję Q&A, którą rozumiem po sesji możemy. A dokładnie. Macie jeszcze szansę na one-on-one z Michałem. Zaraz wam o tym powiemy. Tymczasem kolejne pytanie. Co w kodzie najczęściej powoduje deadlocki? Czego unikać? Deadlocki to jest bardzo specyficzny rodzaj loku. W kodzie powinniśmy unikać różnego rodzaju sekwencji wykonywania operacji na naszym modelu danych, czyli żeby nie dopuścić do zakleszenia się tych dwóch transakcji, jeżeli w naszym kodzie idziemy i równolegle robimy update'y na naszym modelu i jedna transakcja idzie od góry, druga idzie od dołu w górę, wtedy one potencjalnie, jeżeli robią to na tym samym zestawie rekordów albo na zestawie rekordów nawet mających wspólnego parenta, mogą się spotkać i wtedy może nastąpić to zakleszczenie. Więc dobrym wzorcem na uniknięcie deadlocków jest zrobić to, co rekomenduje sama Salesforce Platform i opisuje w dokumentacji, czyli wykonywać zestaw tych update'ów, idąc z góry modelu danych, z góry drzewa obiektowego w dół. W
wtedy minimalizujemy w ten sposób szansę wystąpienia deadlocka. Konrad pyta, czy doświadczyłeś sytuacji, kiedy na przykład zmiana modelu danych czy inne metody przez Ciebie dziś opisane nie były rozwiązaniem problemu? Czy ostatnią deską ratunku jest tylko szeregowe ładowanie danych? Nie, w sensie to, co pokazywałem jako kreatywne metody na radzenie sobie z lokami, do tej pory ratowały nam projekty i są rozwiązaniem tego problemu. No, nie wiem, jakie jeszcze rodzaje problemów należałoby, jaki rodzaj loku należałoby spotkać, żeby tak drastyczna sytuacja, jak zmiana finalnie tego modelu danych nie pomogła. Nie spotkałem się z czymś takim. Spotkałem się z tym, że z różnych powodów, z różnych ograniczeń, czy finansowych, czy technologicznych u klienta, nie mogliśmy na przykład zrobić takiego dławika tych równoległych operacji na rekordach Salesforce'owych i trzeba było takie uszeregowienie robić po stronie rzeczywiście platformy Salesforce. Spotkałem się także z tym, że ze względu na te loki i masowe przetwarzanie także z zewnętrznego systemu musieliśmy przebudować model danych na taki, który unika tych lokujących relacji i to rozwiązywało problem. Tak. I kolejne pytanie, jak głęboko sięgają loki pomiędzy obiektami? To jest, tak jak powiedziałem, pokazywałem na slajdzie, normalnie taki lok sięga nie głębiej niż do jednego poziomu w górę. Ten zasięg tych loków może się rozszerzyć poprzez dodatkowe operacje, jakie wykonujemy w tej transakcji, na przykład w triggerze. Wtedy on może wręcz sięgnąć w zupełnie innej części modelu danych i w zależności od tego, jak dużo innych obiektów insertujemy i w jakich te inne obiekty relacjach są z pozostałymi obiektami, to zasięg tego loka może naprawdę być bardzo duży. W standardzie, patrząc jedynie na model relacyjny, czyli lookupy i master detail pomiędzy obiektami, ten głębokość tego loka jest do pierwszego parenta, chyba że na relacji master detail mamy tą specyficzne pole summary, rollup summary field i wtedy nawet update na obiektach, które na polach, które nie są objęte tym, co zliczamy, dajmy na to, także powoduje lock na tym parencie jeszcze powyżej naszego bezpośredniego parenta. Tak jak było pokazane na przykładzie na slajdzie. Tu jeszcze komentarz pojawił się na YouTubie. Trafił mi się kiedyś przypadek locka na service territory przy insercie service appointmentów. Standardowa logika field service często lokowała inserty. Nie znaleźliśmy rozwiązania. Tak, to rzeczywiście. To może być problem, kiedy nawet kreatywne podejście z przebudowaniem modelu danych niekoniecznie jest rozwiązaniem, dlatego że część modelu danych jest częścią na przykład jakiegoś pakietu, jakiegoś pudełkowego rozwiązania, na którym nie mamy możliwości modyfikacji tej relacji, tak jak w przypadku właśnie Field Service Lightning. Szczerze nie spotkałem się z takim problemem i na szybko nie wiem, czy potrafię wymyśleć teraz rozwiązanie, ale to rzeczywiście może być problem. I jeszcze pytanie z naszej skrzynki facebookowej. Czy limit 1000 child recordów dla SKU jest twardą granicą? To jest 10 tysięcy? Nie, to nie jest twarda granica. To jest granica podawana przez Salesforce'a w dokumentacji, ale de facto, tak jak powiedziałem, 10 tysięcy rekordów wydłuży nam czas na przykład przeliczania tych sharingów, dostępności dla rekordów childów, ale wydłuży o tyle, o ile to przeliczenie sharingów na przykład nie powoduje jeszcze dodatkowej jakiejś logiki przeliczania, czy tam uruchomionej triggerem. To jest bardzo płynna granica, to jest umowna granica, można nie spotkać tych problemów z Unable to Lock Row, mając nawet dużo więcej niż 10 tysięcy rekordów, jeśli na przykład mamy model sharingowy bardzo rozluźniony, albo w momencie, kiedy możemy spotkać
Unable to lock row na dużo mniejszej liczbie rekordów dzieci, ale wtedy, kiedy na przykład mamy bardzo skomplikowaną logikę przetwarzania w triggerze, czyli tam w naszej transakcji, w której następuje insert rekordów. Więc to jest bardzo płynna granica, absolutnie nie jest twarda i zależy od specyfiki naszego organu. Jasne. I wygląda na to, że to było ostatnie pytanie, które spłynęło do nas w tym przewidzianym czasie na Q&A. Tak jak wspomniał Michał, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, chcecie może zadać je osobiście, chcecie dopytać o coś, warto odwiedzać stoisko PWC na naszych wirtualnych targach. platforma.sforcesummit.pl to jest adres, pod który warto się udawać. Patrzę sobie teraz na rozpiskę i faktycznie od godziny 12.03, przepraszam, nie od godziny 12.30, tylko za chwilę, od godziny 11. Możecie się spotkać z naszym prelegentem, żeby porozmawiać. Przypominam, na tym wirtualnym stoisku można także wejść do pokoju rekrutacji i zostawić swoje CV. Michał, raz jeszcze dziękuję Ci, że dołączyłeś do grona Sforcesummit. Bardzo dziękuję wszystkim. Dzięki serdeczne i do zobaczenia. Do usłyszenia, do zobaczenia.